Domu Kultury w Kętach 21 marca odbyło się kolejne spotkanie w Klubie Obieży Światów. Tym razem tematem było safari w Afryce. Kenia, Tanzania, Zanzibar. O swojej wyprawie opowiedziała pani Maria Baczyńska-Kolasa. Pojedziemy do Afryki, zwiedzimy Kenię, Tanzanię i Zanzibar. Zobaczymy zwierzęta, które tam są w parkach, ponieważ i w Kenii, i w Tanzanii są parki narodowe, w których są prześliczne zwierzęta. Parki narodowe, trzy w Tanzanii i jeden w Kenii. A Zanzibar to będzie cudowna wyspa. I tam zobaczymy piękne morze, pięknych ludzi i tym, czym się zajmują. Pani Maria przedstawiła historię podróży do krajów dzikiej natury i autentycznych, plemiennych kultur. Uczestnicy spotkania zobaczyli świat inny od zachodnich cywilizacji. Zwiedzili równiny Serengeti, okolice góry Kilimandżaro i rezerwaty dzikich zwierząt żyjących na sawannie. Podróżuję bardzo dużo od zawsze. Także każdego roku wybieramy jakiś kierunek świata i tam jedziemy. Z moim mężem podróżuję i z różnymi grupami. Mamy przyjaciół, którzy także wędrują po świecie i czasem z nimi, a czasem z biurem podróży.